Szanowni Państwo, miesiąc temu została opublikowana ustawa, która wprowadziła w życie tak zwany program Rodzina 500+. No i mamy przyjemność Państwa tutaj dzisiaj zaprosić do pomieszczeń, gdzie ten program będzie realizowany. 18 lutego realizacja tego programu została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i tutaj dział świadczeń rodzinnych będzie ten program realizował. Infrastrukturalnie udało nam się w tak krótkim czasie przygotować infrastrukturę, która zapewni odpowiednie warunki do obsługi rodzin, które będą beneficjentami tego programu. Wnioski będą wydawane we wszystkich placówkach oświatowych, to jest 16 placówek na terenie Sieradza, w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Klienta, w dwóch lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tutaj na ulicy Kościuszki 5 oraz na ulicy Polnej. Informacje będą udzielane również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Klienta oraz tutaj właśnie w dziale świadczeń rodzinnych. Jak już powiedział pan sekretarz, będą to trzy punkty stałe, czyli dział świadczeń rodzinnych przy ulicy Kościuszki 5, pokój numer 12, to są te pokoje, w których się znajdujemy w chwili obecnej. Będzie to biuro obsługi klienta Urzędu Miasta Sieradza i będzie to sala informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Polnej 5. Natomiast jeszcze druki dostępne będą we wszystkich placówkach oświatowych wraz z plakatami, wraz z ulotkami. Będziemy też tam wydawać dokumenty. Musimy zaznaczyć jeszcze, że druki dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta Sieradza i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam w zakładce 500+ możemy znaleźć wszelkie informacje. Druk wniosku, aktywny druk wniosku, na którym można wypełnić wniosek, wydrukować, podpisać i złożyć w dziale świadczeń rodzinnych. Jest tam wypełniony wzór wniosku, z którego zachęcam, aby korzystać, aby móc zobaczyć, jak należy poprawnie wniosek wypełnić. Jest tam ustawa, jest tam rozporządzenie, które regulują właśnie to świadczenie. Jest tam informator, który również będzie dostępny w formie papierowej dla osób, które będą chciały dowiedzieć się więcej na temat tego świadczenia, jak, w jaki sposób, gdzie i można ubiegać się o świadczenie wychowawcze. Wnioski będziemy przyjmować dopiero od 1 kwietnia. Z dniem 1 kwietnia również w tych trzech lokalizacjach, tak? Ulica Kościuszki 5, dział świadczeń rodzinnych, pokój numer 12, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza i punkt informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Ale trzeba zaznaczyć jeszcze jedno, że wnioski nie trzeba składać papierowo. Można składać w formie elektronicznej, można wypełniony, podpisany wniosek wysłać za pośrednictwem poczty bądź innej placówki, która świadczy usługi kurierskie, czy jest odpowiedzialna za doręczanie korespondencji. Można za pomocą platformy ZUS, można za pomocą platformy ePUAP czy platformy Empatia. Natomiast tylko informacja do tych dwóch, Empatia i ePUAP, trzeba mieć profil zaufany bądź kwalifikowany podpis, bezpieczny podpis kwalifikowany. Można również te wnioski będzie złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 18 banków podpisało z ministerstwem porozumienie. Wykaz tych banków dostępny jest na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i osoby, które mają konto w tych bankach, mogą za pośrednictwem elektronicznego logowania się do systemu złożyć również wniosek w formie elektronicznej. To są informacje dotyczące, gdzie składać. Natomiast kiedy składać, jak już powiedziałem, proszę Państwa, od 1 kwietnia 2016 roku w tych trzech lokalizacjach, które wymieniłem, w godzinach od 7.45 do 16.45 poniedziałki i od wtorku do piątku od godziny 7.45 do 15.15. Apel do Państwa taki, żeby nie śpieszyć się ze złożeniem wniosku. Proszę Państwa, ustawodawca przewidział możliwość składania wniosku przez 3 miesiące. Wszystkie wnioski złożone między 1 kwietnia a 1 lipca włącznie, rozpatrzone pozytywnie, będą
będziemy ustalać prawo od 1 kwietnia z wyrównaniem od 1 kwietnia. Także nie trzeba składać wniosków 1 kwietnia, można poczekać, nie trzeba stać w kolejce, można przeczekać kilka tygodni, złożyć ten wniosek w maju bądź w czerwcu i zapewniamy, że osoby, które nabędą prawo, to nabędą to prawo od 1 kwietnia. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wnioski złożone od 2 już lipca będą rozpatrywane i prawo będzie ustalane już od miesiąca złożenia wniosku. Mamy 3 miesiące na złożenie wniosku. Nie musimy robić tego w pierwszych dniach wejścia w życie ustawy. Możemy to rozciągnąć w czasie. Pragnę jeszcze poinformować, komu będzie przysługiwało świadczenie, bo to jest istotne. Świadczenie będzie przysługiwało na dziecko do ukończenia 18 roku życia, rodzicom lub opiekunom dziecka do ukończenia 18 roku życia. Na pierwsze dziecko będzie przysługiwało świadczenie, jeśli dochód netto w rodzinie za rok 2014 będzie wynosił 800, nie więcej niż 800 zł, albo 1200, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Na drugie i kolejne dziecko dochód nie ma znaczenia. Bez względu na dochód przyznajemy na drugie i kolejne dziecko. Wiemy, że młodych ludzi do 18 roku życia w Sieradzu na koniec roku 2015 było 7345. Szacujemy. Szacujemy, że przyznamy świadczenie dla około 4000 dzieci.